Rozwiążmy jakieś ciekawsze zadanie z dzieleniem. Policzmy na przykład, ile to jest 280 dzielone na 5. Zachęcam Was do zatrzymania tego filmu i zastosowania techniki, którą poznaliście w poprzednim filmie, do obliczenia tego dzielenia. No to spróbujmy się jakoś do tego zabrać. Przepiszmy to najpierw tak, jak widzieliśmy poprzednio. 280 podzielone na 5. Pierwsze pytanie, jakie należy sobie zadać, to ile razy 5 mieści się w dwójce? 5 oczywiście w ogóle nie mieści się w dwójce. Nie mieści się ani razu. Inaczej mówiąc, mieści się 0 razy. 0 razy 5 równa się 0. Odejmujemy. 2 odjąć 0 równa się 2. I możemy teraz spisać kolejną cyfrę. W tym przypadku jest to 8. Teraz pytamy, ile razy ta piątka mieści się w 28, ale tak, żeby nie przekroczyła 28. Możemy sprawdzić, ile to jest 5 razy 5, to 25. Mieści się, ale może da się więcej. 5 razy 6 równa się 30. Jeżeli pomnożymy 5 razy 6, to przekroczymy 28, więc musimy wrócić do 5 razy 5. Zatem 5 mieści się w 28 5 razy. 5 razy 5 równa się 25. Odejmujemy. 28 odjąć 25 równa się 3. I możemy teraz spisać kolejną cyfrę. Następna cyfra to 0. Ile razy 5 mieści się w 30? Mieści się dokładnie 6 razy. Przed chwilą tutaj policzyliśmy to. 6 razy 5 równa się 30. Odejmujemy i nie mamy żadnej reszty. No i właśnie obliczyliśmy, że 280 podzielone na 5 równa się 56. Zastanówmy się teraz, dlaczego ten sposób dzielenia działa. Na początku zastanawialiśmy się nad tym 200 i chcieliśmy coś tutaj zapisać na pozycji setek. Pytaliśmy, ile setek razy piątka mieści się w 200? Nie mieści się ani 100 razy. Nawet jedno 100 razy się nie mieści, bo piątka razy jedno 100 razy to by było 500, a 500 to o wiele więcej niż 200. To może trochę dziwny sposób patrzenia na te cyfry, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na pozycje, na których te cyfry się znajdują. Potem rozszerzyliśmy nasz krąg zainteresowań i zastanawialiśmy się nie nad 200, tylko nad 280. To 28, jeżeli się dobrze zastanowić, dwójka stoi na pozycji setek, ósemka stoi na pozycji dziesiątek, czyli tak naprawdę to 28 reprezentuje 280. Dwie setki i 80. Pytaliśmy, ile dziesiątek razy 5 mieści się w 280. Mieści się 5 dziesiątek razy, albo inaczej mówiąc 50 razy. 50 razy 5 równa się 250. Kiedy odejmiemy 250 od 280, otrzymamy 30. Nie ma więcej żadnej cyfry na pozycji jedności, czyli na koniec pytaliśmy się tu, ile razy 5 mieści się w 30. Mam nadzieję, że pokazuje to Wam sens tego, co się dzieje za tym prostym schematem liczenia pisemnego i jego kolejnymi krokami. To nie jest żadna magia, tylko po prostu podążamy za tym, co poszczególne cyfry i liczby znaczą na poszczególnych pozycjach. Jeszcze jedną rzecz chciałbym Wam pokazać. Tego zera tutaj nie musieliśmy zapisywać. Możemy to zacząć liczyć trochę inaczej. Jeszcze raz, 280 dzielone na 5. Ile razy 5 mieści się w dwójce? Nie mieści się ani razu, więc od razu możemy zapytać, ile razy 5 mieści się w 28. 5 mieści się w 28 5 razy. 5 razy 5 to 25. Odejmujemy 28 odjąć 25 równa się 3. Spisujemy 0. 5 mieści się w 36 razy. 6 razy 5 równa się 30 i nie ma reszty. I znowu, to co naprawdę tutaj mówimy, w tym przypadku nie pytaliśmy, ile setek razy 5 zmieści się w 200, bo nie mieści się nawet jedno 100 razy. Gdyby to było 500, a nie 200, to powiedzielibyśmy, że 5 mieści się jedno 100 razy. Zamiast pytać o to 200, poszliśmy dalej i zapytaliśmy, ile 10 razy 5 zmieści się w 280. Mieści się 50 razy. 50 razy 5 równa się 250. 280 odjąć 250 równa się 30. 5 mieści się w 36 razy. Mam nadzieję, że ma to dla Was choć trochę sensu.